Zuzia, co upiekłaś dzisiaj? Skonec. Skone! Zobaczcie, nasza tradycja jeszcze, którą wynieśliśmy z Irlandii. Ale Zuzia fajny przepis znalazła, bo ja wcześniej robiłam na self-rising flour, której nie ma w Polsce, albo przynajmniej mi się wydaje, że jej nie ma. A zrobiła na zwykłej mące i... Ja w przepisie też byłam self-rising flour, a nie mieliśmy mieć, bo użyłam trochę więcej baking powder. Dała więcej proszku do pieczenia. A my dzisiaj zaczynamy, mamy taki field day. Dzieci mają field day, czyli mają dzień wolny jakby od nauki, ale nadal robią różne rodzaje ćwiczenia na dworze, więc wam potem nagram fragmenty. Zresztą daję dzisiaj kamerę Hani, żeby nagrywała GoPro. Nie Hania? A my potem usiądziemy z Zuzią i będziemy odpowiadać na pytania do Q&A, także będziemy dzisiaj to poprzeplatamy trochę, będziecie widzieć. Żeby się nie zanudzić na tych pytaniach, to wam wstawię parę takich fajnych fragmentów. Z aktywności fizycznej. A teraz jemy, bo najpierw trzeba się posilić, a żeby mieć potem dużo energii. Moje irlandzkie koleżanki nauczyły mnie kiedyś jeść właśnie skony. Skony się, pamiętam, nawet jak te, które się kupowało w sklepie, to trzeba było podgrzać, dać duży kawałek masła i dużą porcję dżemu. Tak to tak jemy. Hej kochani, witamy specjalnego gościa dzisiaj, oto Zuzia, która się ukrywa po kątach, ostatnio ma tyle nauki, że nie wychodzi ze swojego pokoju. Kiedy będzie Zuzia w filmie? Bo Zuzi nie widać, widzisz? Tęsknią za tobą wszyscy. Słuchajcie, prosiliście o Q&A, oto Q&A i miałyśmy dosyć duży problem z ilością pytań, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz, żeby wyeliminować część pytań, to oczywiście nie będę odpowiadać na pytania na temat mojego męża, których jest też pewno. On kiedyś, może to powiemy jeszcze raz, on kiedyś sobie zażartował i to powiedział na filmie, na jednym z filmów, jak Ania będzie miała 100 tysięcy subskrypcji, to on się może ujawnić. I powiedział to wtedy na żarty, natomiast słowo się rzekło i pytając go o to wielokrotnie, on powiedział, no tak, no skoro już powiedziałem, to muszę dotrzymać słowa, a jest on bardzo słownym człowiekiem, więc tak będzie. Więc kiedyś się pojawi i póki co nie ma takiej potrzeby, on wielokrotnie widać go w filmach, nigdy go nie widać z bliska, bo on sobie tego na razie nie życzy, ja nie będę chodziła z kimś, za kamerą i go nagrywała wbrew jego woli, bo to jest bezprawne. Natomiast, tak jak już powiedziałam, kiedyś się pojawi. Chyba, że wcześniej kanał zlikwiduje. Póki co robimy dzisiaj pytania. Zuzia jest ze mną po to, żeby odpowiedzieć też na część pytań związanych z dziećmi, ze szkołą. Mam pytania z YouTube'a i mam pytania z Instagrama. I jeżeli chodzi o YouTube, to wybiorę pytania, które pozycjonują się na samej górze, bo moim zdaniem to są pytania, które Was najbardziej ciekawią, które mają najwięcej łapek. Zaczynamy. Faustyna Jarosz pyta się, jak nauczyła się Pani języka angielskiego, jakie są Pani rady na szybką naukę języka, jakie zna Pani języki, w jakim wieku wyjechała Pani po raz pierwszy raz za granicę. Jak nauczyłam się angielskiego? Ja uczyłam się wiele lat w Polsce języka angielskiego i w szkole podstawowej, w liceum i jeszcze na studiach, chociaż na studiach to już raczej było takie powtarzanie. Natomiast najbardziej się nauczyłam angielskiego na 4-miesięcznym kursie w Irlandii, bo w Irlandii, będąc w Irlandii, poszłam do koledżu na taki kurs angielskiego i ten kurs trwał 4 miesiące, był on codziennie, od godziny chyba 9 do godziny 15. Wiem, że potem szybko biegłam, żeby dzieci odebrać ze szkoły.
chciałabym, abyś Aniu rozwinęła temat twojej pracy zawodowej. Zuzia się będzie teraz nudziła. Zuzia, poczekaj chwilkę, za chwilę będę to do ciebie pytania. Twojej pracy zawodowej, gdzie pracowałaś, co skłoniło cię, aby być panią w domu na pełen etat, kim jesteś z zawodu? Byłabym wdzięczna, pozdrawiam serdecznie. Czekajcie, po kolei. Słuchajcie, ja skończyłam studia najpierw licencjackie, potem magisterskie w Polsce na kierunku zarządzanie marketing. Ja robiłam sobie najpierw jakby marketing w mediach. Miałam zajęcia właśnie w radiu, były to takie bardzo fajne zajęcia. Potem skończyłam studia magisterskie na kierunku zarządzanie marketing. O ile dobrze pamiętam, to była specjalizacja europeistyka. To już było tak dawno temu, że musiałabym sobie zajrzeć w papiery. Natomiast po tych studiach pracowałam na państwowej posadzie. Pracowałam najpierw w Domu Kultury. Bardzo fajna praca. Między innymi właśnie organizowaliśmy koncerty w moim mieście. Potem przeszłam do muzeum razem z moim szefem. Miałam super szefa. Ale z drugiej strony moją wielką miłością zawsze było fryzjerstwo. Jak ja miałam 3 lata, moja mama otworzyła salon fryzjerski, który był jakby przy domu. Więc każdy mój wolny czas spędzałam z moją mamą w salonie i uwielbiałam tam być, uwielbiałam jej pomagać, choćbym miała podawać jej wałeczki do trwałej, zamiatać podłogę. A po tym, jak już myłam głowy klientką, to już byłam na wyższym poziomie. Natomiast to była moja ogromna miłość, ja to uwielbiałam robić. Swoje pierwsze koleżanki, pamiętam, obcinałam już w, nie wiem, czy w szkole podstawowej, w podstawowej to na pewno bardziej babcię i moją mamę. Natomiast potem w liceum i już potem na studiach, to już potem miałam swoje klientki. Więc po 2 latach pracy jakby za biurkiem powiedziałam, że to nie jest do końca moje. I wtedy zaczęłam pracować właśnie w swoim jakby drugim zawodzie. Będąc jeszcze na studiach zdałam czeladnika, po paru latach zdałam sobie mistrza. Mistrza fryzjerstwa oczywiście. I tak potoczyła się moja kariera jakby w drugim kierunku. Żeby was nie zamęczyć za bardzo, po przeprowadzce nagle zostałam bez pracy, a mi bardzo brakowało czegokolwiek, więc jak już się tutaj przeprowadziliśmy do Stanów, to już były 2 lata, kiedy nie pracowałam, to zaczęłam sobie tworzyć właśnie te filmy na YouTubie i bardzo się w to wkręciłam i to było coś, co zaczęłam robić regularnie, bo było to dla mnie formą takiego spełniania się. Bardzo wiele radości mi to przynosiło, przynosi nadal, bo bym tego nie robiła. Natomiast z drugiej strony, jak będąc w obcym kraju, byłam wdzięczna za to, że mogę być z dziećmi w domu i mogę być dla nich przede wszystkim, bo będąc tutaj w Stanach, to naprawdę musicie jeździć tam i z powrotem do szkoły, do drugiej szkoły, na zajęcia, tu jakieś sporty, tu zajęcia muzyczne, więc cały czas coś się dzieje, więc mam taką możliwość, że mogę być z dziećmi w domu, mam swoją pracę teraz na YouTubie. Ten YouTube po jakimś czasie zaczął przynosić mi dochód, więc od jakiegoś roku czasu mogę to zacząć nazywać swoją pracą. Koniec tego tematu. Mam nadzieję, że będę mogła wszystkich odsyłać do tego filmiku właśnie, bo wyczerpałam ten temat. Okej. Tu jest jeszcze pytanie, jaki jest koszt budowy i utrzymania domu i takie tematy pojawią się po kwarantannie. Będą to tematy, które będę poruszać razem z moim gościem, który się zna na tym bardzo dobrze. Nie. Okej, kolejne pytanie. Danuta Konkel, czy tęsknisz za Polską? Czy zastanawiasz się czasem, czy mogłabyś mieć takie życie w Polsce? Nie żałujesz, że wyjechaliście? Zuzia, chcesz odpowiedzieć? Nie chciałam odpowiedzieć. No z twojej perspektywy. Myślę, że jak ja byłam młodsza, to byłam zawsze bardzo cicha i taka shy. Nieśmiała. No. Bardzo byłam, bardzo. I myślę, że przez to, że się przeprowadzaliśmy i musiałam 3 razy zmienić szkołę i uczyć się różnych języków i rzeczy, to mi bardzo otworzyło, bardzo mnie to zmieniło na dobrze. I nie żałuję w ogóle. Ja po prostu myślę, że tak nasze życie miało wyglądać. Ja zawsze uważam i mówię, że
tam Pan Bóg wie, jak nasze życie ma wyglądać, a my po prostu idziemy tą drogą. Mam nadzieję, że tylko kiedyś będzie ze mnie zadowolony, że dobrze wypełniam Jego wolę. Tak miało wyglądać nasze życie. Żałuję tylko, że nie mam blisko moich rodziców. Mam, że nie mam tak bliskości z rodziną tak bardzo. Bo to, czy się żyje w Polsce, czy w Niemczech, czy w Irlandii, czy w Stanach, to ja zawsze powtarzam, że życie wygląda wszędzie tak samo. Wszędzie jest praca, wszędzie jest dom, wszędzie są obowiązki. To była taka okazja i bałam się po prostu, że jeżeli nie skorzystamy z tej okazji, to będziemy żałować do końca życia. Nawet sam nie mógłbym wyobrazić, jakie by było życie, gdybyśmy tam nie przeprowadzali się. No, nie ma co gdybać, tak po prostu miało wyglądać nasze życie. Rozmawiać, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś się pyta i takie, wiecie, zaglądanie do czyjegoś portfela. Ola Rodafest. Jeżeli źle wypowiadam, to przepraszam. Czy dzieci mają plany na przyszłość odnośnie zawodu? Jeżeli będą chcieli wybrać to, czym się będą kierować? Zarobkami czy przyjemnością czerpania z niej? Czy byś się kierowała tym, żeby dużo zarabiać, czy wykonywać zawód, który bardzo lubisz? Wykonywać zawód, który lubię. Znaczy tak, żeby mogę też żyć z tego, oczywiście. Bo jeżeli byś nie miała na tyle pieniędzy, żeby żyć normalnie, to taki zawód nie będzie ci sprawiał przyjemności. Nie będzie satysfakcjonujący. Ale nie wybrałabym takiego zawodu, który tylko i wyłącznie robię, żeby mieć tyle pieniędzy. Nie, nigdy tego nie zrobię. A myślałaś w jakim zawodzie? Bo to też jest pytanie. Tak. Nie musisz zdecydować naprawdę. To się często zmienia. Tak. Myślę, że może jakimś naukowcem. Astrophysicist. To jest osoba, która studiuje gwiazdy. Zuzia chciałaby w NASA pracować. Albo ten movie producer. I to przechodzimy z skrajności w skrajność, bo tutaj bardziej Hollywood. Ale nie, właśnie nie lubię Hollywood, ale lubię te... Przy produkcji. Chciałabym tworzyć rzeczy, które inspirują różnych ludzi. Mhm. Hania natomiast na pewno chciałaby być piosenkarką na dzień dzisiejszy. Było pytanie o zwierzątka, ale to opowiadaliśmy już w blogu, mówiłyśmy. Na temat kupna działki, proces budowy domu, to dopiero będą tematy. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam, to Beata pyta, czy to prawda, że w USA nie można wieszać prania na dworze. Ja kiedyś to powiedziałam chyba na jakimś live'ie. To znaczy, ja nie wiem, jakie są dokładne przepisy, ale ja słyszałam tylko, że nie wolno na przykład bieliznę wywieszać. Poza tym, posłuchajcie, tu nie ma sensu wieszać prania na dworze, bo po pierwsze, te pranie wam tutaj nie wyschnie latem. Bo bezduszne i wygodne. Ja pamiętam, że w poprzednim domu wieszałam pranie. Pamiętasz? Bo jakoś tak dużo prania robiłam i wywieszałam te pranie na dworze i te pranie nie schło. One stały cały dzień i było dalej wilgotne, bo tu jest bardzo duża wilgotność powietrza, więc tutaj pranie nie jest w stanie wyschnąć. Natomiast wszyscy mają suszarki, więc chyba nikt się nawet nie zastanawia na tym, żeby wywieszać coś. Chociaż twój dywanik ostatnio wysuszyłam tutaj. Nie. W jakiej części Niemiec mieszkaliśmy? Neuburgsdorf. No i Wormsdorf, to jest blisko Hamburga. O, to jest pytanie. Jak to by powiedzieć? KQ. No dobra, KQQ będzie. Pytanie, jak dzieci radzą sobie w szkołach? Mają dobre oceny? Jak na ten moment? No jak na ten moment, to nie dostajemy ocen. Ale do czasu kwarantanny. To było pierwsze półrocze. Dobre. Bardzo dobre. Zuzia jest skromna, się nie chce się pochwalić. Ja ją pochwalę i powiem, że Zuzia się bardzo dobrze uczy. Jest
w klasie matematycznej, tak, gdzie aktualnie przerabiają program z pierwszej liceum, tak? No i też musimy robić 7 i 8 i 19. Czyli wszystko na raz. Pytanie od Darcia 28. Czy dzieci czują się Polakami czy Amerykaninami? Podróżnikami. Podróżnikami. Właśnie, ja mam takie poczucie, że ja się czuję obywatelem jakby całego świata. Uważam, że cały świat powinien być dla wszystkich ludzi. I to takie, to jest tak jakby ktoś mi zakazał gdzieś indziej mieszkać, bo ty tutaj się nie urodziłaś. A to tylko moje zdanie, więc no. Dobrze, Zuzia, pytanie. Dobra, odpowiemy na to pytanie, ale nie siedzę tych pytań. Pyta Roska, czy Ruska, bo nie wiem. Czy Zuzia ma telefon z internetem? Jak nie, to kiedy będzie mieć? To nie telefon z internetem. No, czy masz takiego pewno smartfona albo iPhone'a? Nie. No, powiedz, jaki masz telefon. Flip phone, a retro, super classy, super cool. Zuzia ma zwykły telefon do dzwonienia, z którego praktycznie nie korzysta, tylko wtedy, kiedy kończy szkołę. Albo... No i w ogóle nie działa, nic nie za nim. No właśnie, teraz idzie. Teraz w ogóle nie wychodzisz z domu, także nie potrzebujesz. W każdym bądź razie, kiedy będziesz miała? Zuzia ma obiecany w tym roku, jak ja dostanę nowy telefon, to Zuzia przejmie mojego iPhone'a. Ale będzie to iPhone używany po mamusi, na pewno nie będzie miała nowego telefonu. To jest dobry telefon, nie wiem co. Dokładnie. Ja tego nie rozumiem, jaki jest szał po prostu w Polsce na to, że każde dziecko musi mieć telefon i to im wyższy model albo im lepsza marka, tym po prostu to jest jakiś wyznacznik. Jest bardziej ekologiczny, żeby mieć używany telefon. No. Ale w ogóle to nie jest potrzebne, bo te dzieci potem siedzą cały czas z tymi telefonami, z wszystkimi urządzeniami, jakie tylko są możliwe. Komputery, telefony, tablety. I są po prostu odcięte od rzeczywistości. Moje pokolenie, czy ludzie nawet młodsi ode mnie, którzy nie mieli jeszcze smartfonów, wiedzą, o czym mówię i wiedzą, że to nie jest potrzebne. Jeżeli trzeba zadzwonić do rodzica, to zwykły telefon z klapką wystarczy. I nie rozumiem tego, że ktoś może się z kogoś wyśmiać, bo ma niższy model telefonu. Nie rozumiem tego. Tutaj, nie znam ani jednego osoby tutaj, kto by się śmiał z mojego telefonu. Po prostu myślę, że jest fajne. Wyznaczasz trendy, widzisz? Także polecam wam takie retro telefony z klapką. Idźcie już teraz do komisu i wykupujcie stare telefony. W każdym bądź razie Hania teraz idzie do middle school i właśnie do gimnazjum. I też dostanie jakby telefon taki albo z klapką, albo zwykły telefon. Też nie będzie to smartfon. Jakie są największe marzenia Hani, Seby i Zuzi? To jest pytanie od Dianita. Jakie swoje marzenia? To jest... Ja wiem, co Zuzia. Ściągnąć aparat w końcu. Nie, to jest takie bardziej poważne moim zdaniem, żeby ten... żeby climate change i pollution i war i wszystko to... No musisz to po polsku powiedzieć. Żeby nie było tak drastycznych zmian klimatu. Żeby Ziemia była ocalona. Tak by to powiedzieć. Zuzia ma ostatnio właśnie, bo jest bardzo pro eko, ale też ja się nie dziwię, bo wy macie bardzo dużo programów i bardzo dużo mówicie o tym w szkole. Są przy tym pokolenie, które będzie uświadomione. Zresztą wszyscy widzą, jak szybko klimat się zmienia. Masz rację, kochanie.
Myślę tak samo. Natomiast jakie są marzenia od Sebastiana i Hani, to nie wiemy. Możemy tylko gdybać i podejrzewać. Sebastian to pewno chciałby częściej grać na komputerze. Od czasów kwarantanny ma pierwszy raz w ogóle dostęp do komputera i widzę, jak bardzo go to wciąga. Ciężko jest, naprawdę jest ciężko ograniczyć i ciężko jest pogodzić pracę rodzica teraz podczas kwarantanny, którzy muszą dodatkowo pomagać dzieciom w nauce i pilnować, żeby się uczyły i... Och, jak ja tęsknię za szkołą. Naprawdę. Które się pojawia już odkąd tutaj mieszkamy, czy wrócicie kiedyś do Polski na stałe? Nie wiemy. No. Nie wiemy. Idziemy. Go with the flow. Czy Zuzia, Hania i Sebastian wrócą jeszcze do szkoły w tym roku? Nie. To jest też to jest pytanie od Natka. Nie wracają już. O, jeszcze jedno pytanie od Natki. Ile Zuzia ma wzrostu? Specjalnie ostatnio zmierzyliśmy. Zuzia, ile masz wzrostu? 160 dokładnie. Centymetrów, bo nie wiedzieliśmy, ile ma w centymetrach zawsze w incze. Czy dziewczyny chcą założyć własne konto na YouTubie? Nie. Hania coś mówiła, że jak skończy 13 lat, to będzie chciała założyć muzyczny kanał na YouTubie. Ale ona już tego nadawała. Ona jest, mówię, ma to... Ma i lubi gadać. I uwielbia śpiewać i grać. No. Z koleżanką teraz czasami robią Zoom i Hania im. Dzisiaj ja rozmawiam z moją koleżanką na Zoom i Hania nagle wchodzi, bierze w ogóle i zaczyna grać. A ja Hania idź. Moją koleżanką też umiała. Umilała czas, widziała, akompaniament wam robiła. A nie, my rozmawiamy, a Hania nagle wchodzi, bierze ukulele i zaczyna grać. A ja No, także spodziewajcie się za jakieś 2 lata, że Hania otworzy kanał. Oczywiście, jak mama pozwoli. Błękitne migdały. Pytanie. Jak mieć dobry humor po przebudzeniu po 6 rano? Jak ja to robię? Ja tego nie robię, kochani. Ja potrzebuję przynajmniej godziny czasu, żeby się obudzić. Myślę, że dobra strategia. Iść biegać, bo zawsze bieganie. O matko, o 6 rano. To ale tyska... ja idę biegać rano, to wszyscy na mnie źli. No. Więc poprawcie sobie humor, a może psychicie całkiem dzień. No bo pobudzi wszystkich wtedy. No i nam nie bateria, tylko nam pamięci zabrakło. Także słuchajcie, ja muszę się zawsze przebudzić rano. Wszyscy wiedzą, że mama potrzebuje godziny czasu rano. Rano. Także bez kija nie podchodź rano do mamy. Rano najlepiej się nie odzywać w ogóle. No. Wszyscy się budzą potem się, wszyscy uśmiechają nagle już potem na koniec się, wszyscy całują, do widzenia. Natomiast teraz podczas kwarantanny jest o tyle fajnie, że można się wyspać rano. Wszyscy mają dobre humory. Więc jest całkiem fajnie. Okej. Okay. Bry, Aga. Czasami wspominasz o Irlandii. Czy podobało ci się życie na Zielonej Wyspie? Bardzo. Bardzo, bardzo. Chcę się tam jeszcze przeprowadzić. I tam po prostu żyją wspaniali ludzie. Ja do tej pory mam kontakt z moimi dwoma bardzo dobrymi koleżankami, Irlandkami. I... Często właśnie do niej piszę, żeby przylecieli do nas tutaj pod odwiedziny, ona nas tam zaprasza, więc niewykluczone, że no, że się będziemy jeszcze widzieć. Natomiast jedyny minus miała Irlandia i to była pogoda, która mnie osobiście dobijała. Mnie właśnie przeszkadzali też. Och, ja potrzebuję słońca do życia, więc dla mnie to było... Straszne. Tam wiało i padało tak. Naprawdę. Ale za to ludzie byli fantastyczni i życie było super. Ciekawe, że tak, taka pogoda jest taka zła, a wiesz, znaczy na mnie.
Falkowska Zuzia. O, twoja imienniczka. Czy dziewczynki też prowadzą zdrowy tryb życia? Tak. Musiałam jednak rodzinie, wszyscy mamy. Te same nawyki. Mhm. Powichrowska, jak radzi sobie pani z trójką dzieci na głowie w trakcie kwarantanny? No właśnie sobie nie radzę. Zuzia w ogóle jest w swoim pokoju i w ogóle jej nie trzeba pilnować z nauką. Hanie na początku musiałam jej przypominać, żeby się uczyła. Natomiast potem powiedziałam jej, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, ufam ci, więc daję ci wolną rękę, tak żebyś nie miała zaległości. Pozostaję za to w kontakcie z jej panią, w razie jakby coś się działo, to jej pani będzie mi dawała znać. Natomiast Sebastiana troszeczkę trzeba zmuszać. Troszeczkę. No nauki. Ale jak usiądzie, to on potrafi zrobić wszystko. Natomiast czasami zdarzy mi się przekupić go na przykład, że okej, zrobisz to zadanie, będziesz miał 10 minut przerwy na komputerze najczęściej, bo on teraz jest, mówię, uzależniony. Przyjdą potem wakacje, to komputer pójdzie w odstawkę i będzie pewno na odwyku przez parę dni, natomiast będzie trzeba to odciąć. Okej, coś mamy jeszcze, czy kończymy? Bo ten, ojej, to będzie taki długi, długi filmik. Kozłowska X. Co panią motywuje do ćwiczeń zdrowego trybu życia? To chyba nawet nie do mnie pytanie, tylko do naszej całej rodziny. Bo... To jest, chcesz być zdrowy, albo nie chcesz być zdrowy. To nie ma motywacji za bardzo do tego. Życie jest motywacją. Chodzi o taką świadomość, że zdrowie, nasze zdrowie jest zależne od tego, co my robimy. Co my jemy, w jaki sposób żyjemy, jaka jest nasza aktywność fizyczna. I wychowując się, nasze dzieci wychowując się właśnie w takim małżeństwie, jakim jestem ja z moim mężem, my zawsze byliśmy aktywni, zawsze lubiliśmy sporty, no to te dzieci chcąc, nie chcąc też te sporty lubią. Jak jeżeli siedzisz za długo, to potem oni muszą wyjść na dwór, więc to jest takie fajne. A poza tym, tak jak wam wspominałam, mój mąż uwielbia koszykówkę, więc to było największe marzenie właśnie przy przeprowadzce do Stanów, że będzie ta koszykówka, więc chodzimy i na mecz, oglądamy innych, oglądamy NBA i mamy swoich koszykarzy w domu. Już teraz sport wytwarza endorfiny, więc... Daje nam szczęście, tak. I uzależnia, naprawdę uzależnia, ale to jest takie bardzo dobre uzależnienie. Bo to ja. Jaki serial, film polecacie? Wasz ulubiony teraz. Star Wars! Star Wars. My uwielbiamy Star Wars i oglądaliśmy Avengers. Marvel. Marvel. I wszystkie filmy Marvela. I na Netflix, jak macie Netflix. To Series of Unfortunate Events. Nie wiem, jak to mówi po polsku. Chyba seria nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń. Takiego. I Lost in Space. Też nie wiem. Zagubieni w kosmosie. No to dla... Ale ja też oglądałam parę odcinków i mówię, o, to jest takie trochę creepy. To jest sci-fi. O, tu jest fajne pytanie. I like donations, tak? Okej. Okay. Co do tej pory zrobiło na was największe wrażenie w Stanach? Chyba nasze wakacje. W ogóle wszystkie podróże. Uwielbiam. Uwielbiam, bo to jest coś, co widziałam wcześniej tylko w telewizji i zawsze to chciałam tutaj zobaczyć. Nasza podróż na przykład do Kalifornii, Grand Canyon. Grand Canyon jest tak, że wow. No, to, że to się widzi w telewizji, to telewizja tego nie oddaje, co jak się to zobaczy na żywo. To myślę, wydaje mi się, że podróże, nie? A jeszcze podróże przed nami. Podróże w Europie też podróżowaliśmy, też jest dużo fajnych miejsc. A no oczywiście, że tak. Nie wiem. Tylko to było pytanie właśnie o Stany, wie. Albo Orlando, takie parki rozrywki. No. Też było wow. Okej, okay. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Musimy wybrać jakieś jedno. Zuzia, ostatnie pytanie będzie dla ciebie. Mata Latuszek 06. Jak teraz Zuzia z aparatem na zębach? Chodzi głównie o wizytę u ortodonty. Znaczy teraz mamy wizytę u ortodonty. Miałaś mieć wizytę w marcu, proszę. Już mamy maj, więc 2 miesiące jakby jest do tyłu. Teraz się zastanawiamy, czy
czy nadal będą ci ściągać aparat w sierpniu, wrześniu, czy będzie to. Tak bardzo chcę ściągnąć. Pod koniec roku. Zuzia już bardzo chciała ściągnąć aparat. No ale dostaliśmy wiadomość właśnie od naszego ortodonty, że będą do nas dzwonić, umawiać wizytę, bo to teraz będzie troszeczkę inaczej wyglądać. Okej, słuchajcie kochani, wiem, że nie odpowiedziałyśmy na wszystkie pytania, ale nie jesteśmy w stanie na te pytania wszystkie odpowiedzieć, więc jak będziecie chcieli, to zrobimy pewnie za jakiś czas znowu jakieś Q&A. Chociaż ja nie lubię takich filmów, bo to jest, wiecie, siedzimy w jednym miejscu i nic się nie dzieje, a u nas zawsze się musi coś dziać. Słuchajcie, jak wytrzymaliście do tej pory, to zostawcie kciuka w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, który na pewno będzie już vlogiem. Adios! Do zobaczenia! Pa!